Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Czytam słowo z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału od 19 wiersza. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, a złodzieje włamują się i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, a złodzieje nie mogą się włamać ani ukraść. Gdzie bowiem jest Twój skarb, tam będzie i Twoje serce. Panie Boże nasz, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Amen. Drodzy, przez najbliższe 4 niedziele mamy dosyć spore wyzwanie, dlatego że chcemy mówić o pieniądzach. Muszę powiedzieć, że dosyć długo się wahałem, nie co do tego, czy o tym mówić, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że trzeba o tym mówić w Kościele, ale bardziej, czy to jest dobry moment, czy nie kiedyś indziej, ale z czasem się wytłumaczę, dlaczego teraz. Zdaję sobie sprawę, że dotykam dosyć trudnego zagadnienia i czasami wręcz uważa się, że no w Kościele nie powinno się mówić o pieniądzach, bo tylko narzekają, że ludzie mało dają i tak dalej. Obiecuję, że dzisiaj nie będę narzekał i nie będę mówił i nie żalił się, że to ludzie mało dają. Zdaję sobie sprawę, że nie znam sytuacji finansowej wielu z was i że być może są wśród nas tacy, którzy rzeczywiście przeżywają trudności finansowe. Z jednej strony mówimy, że pieniądze szczęścia nie dają, albo że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale z drugiej strony to jednak jest temat, który zajmuje sporo w naszych dyskusjach, no bo tak naprawdę dzisiejszy świat funkcjonuje w ten sposób, że praktycznie nie da się bez nich funkcjonować. Siłą rzeczy więc uważam, że warto i potrzebne jest, żeby zmierzyć się z tym tematem. Tym bardziej, że Biblia wcale nie unika mówienia o finansach. Wielokrotnie porusza ten temat zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. I żeby nie być gołosłownym, czytałem kiedyś w jednym opracowaniu i w jaki sposób ufam autorowi, chociaż przyznaję, że sam tego nie sprawdziłem, bo byłoby to dosyć żmudne, że gdybyśmy przeczytali Biblię i poszukali, ile wersetów biblijnych mówi o wierze i modlitwie. A więc przyznajmy o takich bardzo podstawowych zagadnieniach, wydawałoby się wręcz chyba najważniejszych w Biblii, to w Biblii znajdziemy około 1000 wersetów o wierze i modlitwie. Ale gdybyśmy poszukali i policzyli, ile w Biblii jest wersetów odnośnie pieniędzy, to jest ponad 2300. Czyli ponad dwukrotnie częściej Biblia mówi o pieniądzach niż o wierze czy modlitwie. I to pokazuje, że Pan Bóg doskonale nas zna, wie, czemu poświęcamy wiele miejsca w swoim życiu, ale też doskonale zdaje sobie sprawę, jak wielkim zagrożeniem jest ta sfera dla nas, i chce być obecny w całym naszym życiu, nie tylko w niedzielę, kiedy mówimy o duchowych sprawach, a potem wracamy do codziennej rzeczywistości i każdy radzi sobie po swojemu, ale Pan Bóg chce nam dać wskazówkę, jak mądrze podchodzić do naszych finansów. Zatytułowałem ten cykl kazań Miej i Daj. Bo tak naprawdę, drodzy, myślę, że wśród nas być może mamy taki trochę niewłaściwy obraz tego, taki przesadnie niewłaściwy, że Pan Bóg i w ogóle Boże Słowo mówią bardzo negatywnie o pieniądzach. I czasami przytaczamy takie wersety, które przekręcamy albo coś w nich nie mówimy. Na przykład posługujemy się takim fragmentem z listu do Koryntian, że korzeniem wszelkiego zła są pieniądze. A to jest nieprawda. Bo tam jest napisane, korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy, a nie pieniądze same w sobie. Albo mówimy, że Pan Bóg nie lubi, może złe słowo, że ludzie bogaci nie za bardzo mają szansy i że nie jest dobrze być bogatym, bo Jezus powiedział, trudno bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Trudno to nie znaczy, że to jest niemożliwe. I nawet człowiek bogaty, który
uczciwie zarobił swoje pieniądze, rozsądnie nimi gospodaruje, może być znacznie bliżej Pana Boga niż ktoś, kto jest ubogi, a całe życie tylko z zawiścią patrzy na ludzi bogatych. Zresztą pojęcie bogaty i biedny jest bardzo względne. Wspominałem kiedyś już o tym w grudniu. W oczach ludzi krajów trzeciego świata wszyscy bezwzględnie jesteśmy bogaci, nawet bardzo. Ale być może my, kiedy patrzymy wokół siebie, widzimy tych, którzy mają znacznie więcej, wtedy nie do końca powiedzielibyśmy o sobie, że jesteśmy ludźmi bogatymi. Miej i daj. Może bardziej rozwijając to, powiedziałbym: miej, ale nie przywiązuj się do tego. Miej, ale mądrze się z tym obchodź. I daj, a więc dziel się tym, co masz. Tym zajmiemy się za tydzień, a dzisiaj bardziej trochę o tym, żeby mieć. Mieć i dzielić się i nie przywiązywać, to tak naprawdę jest trochę wbrew dzisiejszym trendom ekonomicznym. Świat ze wszechobecnych reklam mówi nam: jesteś tego warty, należy ci się, masz prawo mieć, ty się liczysz, zadbaj o siebie. To, że inni nie mają, to ich problem. W Ewangelii Mateusza w rozdziałach od 5 do 7 znajduje się najdłuższe kazanie Jezusa, tak zwane kazanie na górze. Jezus porusza tam wiele bardzo praktycznych aspektów i między innymi w rozdziale 6 od wiersza 19 mówi: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Zwróćmy uwagę, że Jezus nie mówi: nie gromadźcie sobie pieniędzy. Jak najbardziej rzeczą rozsądną jest uczciwe, odpowiedzialne zarządzanie swoimi finansami, nie wydawanie wszystkiego od razu, gromadzenie, mądre oszczędzanie, praca uczciwa. To wszystko Biblia jak najbardziej pochwala, ale Jezus mówi: nie gromadźcie sobie skarbów. Greckie słowo tezauros, które tam jest, oznacza coś bardzo drogocennego, sama rzecz albo też miejsce, gdzie się to przechowuje, jakaś szkatuła albo skarbiec, coś, co było na tyle cenne, że trzymało się w specjalnym miejscu, nieraz nawet w przypadku bardzo bogatych ludzi mieli straże wokół tego, bo to była najważniejsza rzecz, najcenniejsza dla tego człowieka, skarb. Jezus mówi: nie gromadźcie sobie takich skarbów tutaj na ziemi. Czegoś, co w waszym życiu będzie odgrywało tak dużą rolę, że będziecie wkładać wiele w sił, żeby to na siłę bronić i uważać, że to jest najważniejsza rzecz dla was. Dlaczego mamy sobie tego nie gromadzić? Jezus podaje w argumentacji 3 powody. Mówi o 3 zagrożeniach dla naszych ziemskich skarbów. To są mole, rdza i złodzieje. Z jednej strony możemy popatrzeć na to jako na pewne bardzo fizyczne, konkretne rzeczy, które do dziś zresztą istnieją, są zagrożeniem, ale myślę, że możemy na te 3 zjawiska popatrzeć nieco szerzej. Pierwsze z nich to mole. Mole atakują przede wszystkim nasze ubrania. I teraz zastanówmy się przez chwilę, dlaczego mamy ubrania? Czemu one służą? Z jednej strony, takie było gdzieś pierwotne też założenie, ubrania mają nas chronić przed zimnem, przed chłodem. Jak najbardziej. Ale myślę, że w dzisiejszych czasach coraz bardziej ubrania zdecydowanie ważniejsze są z tego punktu widzenia, żeby w jakiś sposób się pokazać przed innymi. I nie chcę mówić tutaj, nie chcę być po raz kolejny szowinistą, mówiąc, że to szczególnie kobiety dbają o to, jak ładną kolejną kreację mieć, która już się nie mieści w szafie, bo mężczyźni też coraz częściej zwracają uwagę, żeby mieć porządne markowe ciuchy, bo w jakiś sposób to nieraz może określać nasz prestiż. Szczególnie w niektórych kręgach, na jakichś spotkaniach, pokazać się w odpowiednich ubraniach, to w jakiś sposób podnosi nasz prestiż. Czy słusznie, czy nie, to inna sprawa.
Dodatkowo ubrania też dosyć często stanowią jakąś funkcję ochronną, bezpieczeństwa. Można by więc powiedzieć, że generalnie ubrania w tym, co wkładamy na siebie, często tak jakby lokujemy nasze poczucie bezpieczeństwa i prestiżu, to kim jesteśmy. To ubranie ma sprawiać już takie pierwsze wrażenie i pokazywać, kim jesteśmy. Ale Jezus mówi nie, bo musicie wziąć pod uwagę, że nawet jeżeli zainwestujecie bardzo dużo w to, jak się ubierać, to popatrzcie, jak szybko to niszczeje. I nawet jeżeli nie mamy problemu z molami w naszych garderobach, to są inne rzeczy, które zdecydowanie szybciej sprawiają, że nasze ubrania stają się nieprzydatne. W okresie dorastania z ubrań się bardzo szybko wyrasta. Później też człowiek rośnie, bardziej już wszerz i też sprawia, że człowiek wyrasta na przykład z ubrań. I nagle coś, co było piękną kreacją, trzeba odłożyć, bo już w to nie wejdziemy. Poza tym ubrania stają się niemodne. Nagle już kolejnego sezonu takiej sukienki nie można założyć, bo już jest niemodna. Albo teraz się już w tym nie chodzi. I nagle okazuje się, że prędzej czy później nasze poczucie bezpieczeństwa i prestiżu, to co tak mocno zainwestowaliśmy, już jest nieaktualne. Jezus mówi, nie gromadźcie sobie takich skarbów na ziemi, bo na dłuższą metę nie w tym jest wasze poczucie bezpieczeństwa ani prestiżu. Nie na tym to budujcie. Drugie niebezpieczeństwo dla naszych skarbów to jest rdza. Możemy popatrzeć na to fizyczne, jako pewien proces rdzewienia, ale greckie słowo tutaj użyte oznacza również zjadanie. Owszem, rdza w jakiś sposób zjada, ale popatrzmy znowu szerzej na pewne procesy. O ile mole dotyczą ubrań, a więc czegoś, co jest najbliższe naszemu ciału, to rdza dotyczy już pewnych przedmiotów, którymi się posługujemy, tego, co mamy. A więc chodzi o pewne procesy, pewne rzeczy, które sprawiają niszczenie tego, co posiadamy. I popatrzmy, że to jest dotyka wszystkiego, co mamy. Jeżeli nie konkretnie nawet rdza, to po prostu wszystkie przedmioty, które mamy, się psują po jakimś czasie, zużywają. Czasami przez naszą uwagę, a czasami po prostu z czasem zużywają się poszczególne części i nagle coś, co zainwestowaliśmy bardzo dużo, musimy wyrzucić, albo koszt naprawy jest bardzo duży. Ten proces zjadania dotyczy też naszych pieniędzy. Dzisiaj coraz częściej funkcjonujemy w takim społeczeństwie bezgotówkowym, ale popatrzmy, nawet jeżeli mamy gdzieś jakieś nasze oszczędności, to one są zjadane przez inflację, przez kryzysy gospodarcze, przez upadek systemów bankowych, przez krachy na giełdzie. Nagle okazuje się, że to wcale nie zapewnia nam poczucia bezpieczeństwa, bo różne rzeczy tego świata materialne ulegają zniszczeniu i pogorszeniu. Kaznodzieja w Starym Testamencie powiada, wszystko przemija. I wreszcie trzeci element, złodziej. Tym razem jest mowa o drugim człowieku. Wcześniej były to procesy, teraz jest mowa o naszych relacjach. Jednym z podstawowych grzechów, albo tak jakby podstawowych pokus, która pojawiła się już na samym początku w raju, o czym czytaliśmy, to jest pożądliwość. Chcemy coś mieć. Zobaczymy to. Dzisiaj zobaczymy to w reklamie, zobaczymy to u sąsiada, zobaczymy to u kogoś innego i chcemy to mieć dla siebie. Drodzy, złodziej niekoniecznie musi oznaczać kogoś, kto się włamuje do domu innego w nocy albo kradnie samochód albo coś innego. Kiedy rozmawiałem często z uczniami jeszcze na temat siódmego przykazania, i pytałem zwykle, czy ktoś z was coś ukradł, większość twierdziło, że nigdy nic nie ukradło. Pewnie tak jak tu jesteśmy też twierdzimy, no nikt z nas się nie włamał do obcego domu i tak dalej, ale jeżeli dopowiemy sobie albo popatrzymy uczciwie, czym dzisiaj może być kradzież,
tak zwana kradzież dóbr intelektualnych, kopiowanie bez zgody, przywłaszczanie sobie, ściąganie pirackiego oprogramowania, nielegalne kupowanie. Dzisiejszy złodziej to także ten, który w tak zwanym wyścigu szczurów chce przejąć nasze stanowisko w pracy, który podbiera nam klientów, stosuje nieuczciwe współzawodnictwo, chce niszczyć naszą reputację. Pożądliwość, zazdrość i próba nieuczciwego dorobienia się czegoś, to wszystko podchodzi pod kategorię złodziei. Jezus mówi, choćbyście nie wiem jak się starali i inwestowali w wasze skarby, musicie mieć świadomość, że jeżeli będziecie coś posiadali, wzbudza to pożądliwość innych ludzi. I ludzie nawzajem dla siebie wcale nie są zawsze życzliwi. Jezus mówi bardzo jasno i uczciwie o realiach tego świata. Te realia były takie same 2000 lat temu, jak i są dzisiaj. Nawet jeżeli pewne procesy się zmieniły, to rzeczywistość jest taka sama. Jeżeli przywiążemy się do czegokolwiek tutaj na ziemi i potraktujemy to jako skarb, prędzej czy później będziemy doświadczali strat. Nie da się tego absolutnie całkowicie uniknąć. A każda strata powoduje ból. Nikt z nas nie lubi tracić. Pomyślmy chwilę o jakichś sytuacjach. Jeżeli na coś długo pracowaliśmy, oszczędzaliśmy, kupiliśmy, a potem się zepsuło. Niby prosta rzecz, a jak źle się z tym czujemy. Jak fatalnie się czujemy, jeżeli, nie wiem, być może ktoś nas doświadczył tego, że ktoś nam coś ukradł. Jak fatalnie się czujemy z tym, jak widzimy, że coś się rozbiło, zniszczyło, zestarzało. Jezus mówi, im bardziej będziecie się przywiązywać do rzeczy tego świata, tym dotkliwsze będą te straty. I drodzy, wcale nie chodzi tutaj tylko o ludzi bardzo bogatych. Czytamy czasami takie historie ludzi, którzy po utracie wielkiego majątku tracą sens życia i wręcz popełniają samobójstwo. Ten problem może dotyczyć każdego z nas. Nawet jeżeli posiadamy niewiele, ale tak mocno się do tego przywiążemy, to prędzej czy później może spotkać nas wielki zawód. Nie chodzi o to, że rzeczy materialne same w sobie są złe. Ale kluczem jest pytanie, jakie miejsce zajmują w naszej hierarchii wartości. Kiedyś pewnego biznesmena poproszono o złożenie ofiary na kościół. I postanowił wypisać czek. Wpisał tam konkretną kwotę i chwilę później otrzymał telefon. Okazało się, że jeden z jego statków, którymi przewoził różne towary, zatonął, rozbił się i człowiek ten poniósł olbrzymią stratę majątku. Wtedy szybko powiedział, przepraszam bardzo, ale będę musiał zmienić kwotę na czeku. I wypisał ponownie go z kwotą czterokrotnie większą. Zapytano go, czy czasem się nie pomylił. On powiedział, nie. Tą wiadomość odebrałem jako wiadomość od Ojca w niebie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Jak w takim razie postępować z tym, co mamy? Gdybyśmy przeczytali rozdział 6 do końca, to na samym końcu znajdujemy jeden z bardziej znanych wersetów. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Kiedy my używamy, nie wiem jak się to nazywa po polsku, takich tych słówek typu wszystko, wiele i tak dalej, to czasami ich nadużywamy. Mówimy wszystko, zawsze, a to wcale nie znaczy wszystko albo zawsze. Tylko tak się nam wydaje, że no w miarę często to już musi być zawsze. W piątek z konfirmantami zastanawialiśmy się, czy dużo to jest więcej, czy wiele jest więcej. Stwierdzili, że wiele to jest więcej niż dużo. Ale w każdym razie wracając, wszystko nie zawsze oznacza wszystko nasze. Ale dla Jezusa w Bożym Słowie, kiedy Pan Bóg mówi wszystko, to jest naprawdę wszystko, 100%. Wszystko, czego potrzebujemy do życia, co jest nam konieczne tutaj na ziemi, będzie nam dodane wtedy,
kiedy najpierw będziemy szukali Królestwa Bożego, kiedy tam będzie nasz skarb, kiedy to będziemy uważali za coś priorytetowego, absolutnie niezbędnego. Bo tam, gdzie jest skarb Twój, tam będzie serce Twoje, mówi Jezus. To, do czego tak, co jest tak bliskie naszemu sercu, o co się bardzo troszczymy, w pierwszej kolejności ma być niezwiązane z rzeczami materialnymi tego świata, ale z tym, co w górze. Bo tego nie dotyczy ani mole, ani rdza, ani złodziej. Żadne procesy tego świata, żadni inni ludzie nie są w stanie nigdy nas pozbawić tego, co mamy w Jezusie Chrystusie, w tego, co On nam przynosi w zbawieniu. Dlatego, drodzy, kiedy mamy swoje rzeczy, kiedy zarabiamy pieniądze, mamy swoje miejsca pracy, kiedy robimy różne rzeczy, kiedy troszczymy się o to, co mamy, pamiętajmy i uświadamiajmy sobie, że to wszystko kiedyś przeminie. Wobec wieczności ma to naprawdę niewielką wartość. I nie przywiązujmy się do tego, żebyśmy później nie musieli przeżywać wielkich strat i żebyśmy kiedyś nie musieli żałować podejmowanych wyborów, decyzji czy czasu poświęconego na gonitwę za rzeczami ulotnymi. I żeby pomóc nam w tym nieprzywiązywaniu się, żeby w jakiś sposób nas zachęcić, nauczyć nas takiego nawyku traktowania tego nie jako rzecz najważniejszą, Jezus zachęca nas do dawania, do dzielenia się. I o tym powiemy sobie za tydzień. Amen. Módlmy się. Panie Boże nasz, dziękujemy Ci, że Ty stworzyłeś ten świat, że dajesz nam nasze życie, możliwości, pozwalasz nam posiadać. Mamy swoje domy, mieszkania, różne rzeczy, z których korzystamy. Możemy pracować, zarabiać, ale Panie, Ty nas ostrzegasz, żebyśmy za bardzo do tego wszystkiego się nie przywiązywali, nie upatrywali w tym swojego źródła bezpieczeństwa i prestiżu, bo rzeczy tego świata tak szybko niszczeją. Ale pomóż nam pamiętać, że największy skarb mamy w Tobie i nic go nam nigdy nie zabierze. Ten skarb nigdy nie zniszczeje. Panie, pomóż nam właściwie podchodzić do rzeczy materialnych, które posiadamy. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli waszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.